Trzeba ją podnieść i ona sobie pójdzie może. Dzięki. Były raptory. I patrioty też podobno. Bateria Patriot też była. Gdzie to defilada była? W Warszawie. Z okazji... Tymek, patrioty i raptory były na defiladzie? Z okazji Święta Wojska Polskiego i Bitwy Warszawskiej, tak. My gotowi? Możesz pytać, jak na obozie, czy coś, jakbyś chciał. Witam Państwa, Monika Chojecka w programie Kowalski Chojecki na żywo w piątek 17 sierpnia w letnim studiu Idź Pod Prąd niedaleko Nowego Sącza. Ze mną pastor Paweł Chojecki, witam Cię serdecznie. Witam. I z nami tu jest cała banda widzów dzisiaj, Idź Pod Prąd. Tak, w specjalnym gronie. Jeżeli kamerzysta może pokazać, to prosimy, żeby pokazać tych, którzy są z nami. Zapraszam Was też do dyskusji. Nie ma z nami Mariana Kowalskiego, są wraz z Agatą na urlopie. Pozdrawiamy ich serdecznie i życzymy udanych wczasów. My dzisiaj spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, kto sprzedał rządowi światowemu naszą Polskę. A zainspirował nas do tego magazyn Polonia Christiana. Jest to katolickie pismo, odcinek marzec-kwiecień 2018, numer 61 i artykuł Agnieszki Stelmach w służbie zrównoważonego rozwoju. Dziękujemy Tomkowi za to, że nam pokazał ten tekst. Ja tu sobie zaznaczyłam dużo fragmentów, które są oburzające. O co chodzi? Może na początku zapytam Ciebie, co to jest ten zrównoważony rozwój i dlaczego on jest tak zły dla ludzkości według Ciebie? Jak się to czyta, to nie wiadomo, o co chodzi. Jakiś stek banialuk i komunałów. No, jaki rozwój jest zrównoważony? Kto mi powie? No, co to jest zrównoważony? Czyli jak na przykład pan urośnie na 1,50 m, a pan na 1,80 m, to już jest niezrównoważony rozwój i tak dalej, i tak dalej. Nie? Jak ktoś ma na przykład dochód 10 tysięcy, a drugi ma 5 tysięcy, a trzeci ma 1500, to jest źle, bo no niezrównoważony rozwój. Moim zdaniem to jest komunistyczny bełkot, manifest komunistyczny, tylko ubrany dzisiaj w taki sos takiej nowomowy, z której nic nie wynika dla przeciętnego człowieka, czyli nasz system obronny zostaje zneutralizowany przez takie kucypały, takie pitu-pitu, żeby wszystkim było dobrze i żeby było szczęście i żeby było fajnie, i nawet wesoło może być i tak dalej, ale za tym idzie komunistyczne niszczenie rodziny, komunistyczne niszczenie państwa, komunistyczne niszczenie własności prywatnej, no bo jak już będą zrównoważone, to już Morawiecki, już wiecie, SS mamy i tak dalej. Przecież Morawiecki to nie jest żaden cudotwórca. Kłamliwe pisowskie media mówią, że doktrynę zrównoważonego rozwoju PiSu
wymyślił PiS lub Morawiecki, czy jeszcze nie wiadomo kto. W rzeczywistości to agendy rządu światowego wydają rozkazy, a te pachołki pisowskie realizują to na żywym ciele Polski. Powiedzmy, dlaczego mówimy w ogóle o zrównoważonym rozwoju, dlaczego Agnieszka Stelmach w Katolickiej Gazecie pisze o tym, ponieważ Agendę 2030, czyli taki ONZ-owski dokument, który ma propagować ten zrównoważony rozwój, podpisała także Polska. I jak czytamy w artykule, w roku 2000 przyjęto milenijne cele rozwoju, które miały zostać osiągnięte do 2015 roku. Niezadowoleni z ich realizacji propagatorzy zrównoważonego rozwoju doprowadzili z niemałą pomocą i zaangażowaniem Watykanu do przyjęcia we wrześniu 2015 roku na słynnej sesji ONZ w Nowym Jorku z udziałem papieża Franciszka nowej agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Jakie... Przepraszam, problemy techniczne, mam nadzieję, że teraz mnie słychać. Jakie są cele tej agendy? Agenda 2030 wprost domaga się ograniczenia liczby ludności na świecie, zniszczenia klasy średniej, własności prywatnej. Ziemia, tu cytat, nie może być traktowana jak zwykły aktyw. Dopuszcza się jej zabieranie w celu tworzenia higienicznych warunków życia dla innych ludzi. To też jest cytat w interesie całego społeczeństwa i tym podobne, pisze Agnieszka Stelmach. Wprowadzenia pełnej kontroli nad obywatelami, ale w taki sposób, by oni sami to zaakceptowali. To właśnie chodzi. Kilka aspektów, ale przede wszystkim zniszczenie klasy średniej. Dlaczego temu rządowi światowemu tak zależy na zniszczeniu klasy średniej? No, dokładnie z tego samego powodu, z którego zależało bolszewikom. Przecież jak oni szli, to w pierwszym rzędzie rabowali, mówimy o tym święcie, który mieliśmy parę dni temu, świętujący wielką chwałę oręża polskiego, że to polski żołnierz uratował świat przed nawałą komunizmu właśnie na przedpolach Warszawy dzięki genialnemu dowództwu, a i przede wszystkim dzięki wieloletniej pracy u podstaw, że Polska w tym czasie przeciwko nawale bolszewickiej po latach wojny światowej wystawiła milionową armię. Głównie już teraz, nie ze szlachty składającą się, ale w dużej części, czy może w większej części, z chłopów, z biednych ludzi, z robotników, z tak zwanej drobnej inteligencji i tak dalej. Ci ludzie mieli świadomość, czym jest komunizm. Ci ludzie kochali swoją ojczyznę i postawiliśmy tamę komunizmowi. Później był drugi projekt, czyli towarzysza Stalina i Hitlera, podboju świata dla komunizmu. Ten projekt też się nie udał. Tu Polska też odegrała ważną rolę. Dlatego komuniści widząc, część komunistów widząc, niemożność zniszczenia tego chrześcijańskiego świata, cywilizacji, dobrobytu, prawa i tak dalej, różnych takich wartości, które niesie ze sobą chrześcijaństwo, stwierdzili, że muszą zrezygnować z podboju militarnego, bo świat chrześcijański zawsze potrafił się obronić. Wcześniej czy później odpowiednia koalicja wojskowa pojawiała się, mając błogosławieństwo Boże, biła tych bolszewików, komunistów i tak dalej. Dlatego komuniści, tacy światlejsi, zaczęli se kombinować. Jeśli nie możemy ich wprost przejść, światlejsi, nie mówię o świetle wypływającym od Jezusa Chrystusa, ale od Lucyfera. Bo przypominam, że Lucyfer to też jest słowo, które związane jest ze światłem. Tylko takim trochę gorszym, nie? To jest syn jutrzenki, czy jakoś tak jest. Niosący światło, coś takiego. Takie różne tam są tłumaczenia tego słowa. No, niosący światło. I rzeczywiście szatan jest sprytny. Rzeczywiście komuniści są sprytni. I ten plan, który wymyślili, to jest rzeczywiście diaboliczny plan. Gramsci jest jednym z czołowych wynalazców tego sposobu
zniszczenia chrześcijaństwa, zniszczenia cywilizacji chrześcijańskiej. On się nazywa Marszem przez Instytucje. Nie Marszem Armii Czerwonej, która zawsze w dupę dostawała nawet przeciwko takiemu słabiutkiemu państwu jak Afganistan. To norma, jeśli chodzi o Armię Czerwoną. Dlatego komuniści, na przykład włoscy, stwierdzili, że ta Armia Czerwona nigdy do nich nie dojdzie. Muszą zwycięstwo komunizmu zapewnić co innymi środkami. Stwierdzili, że trzeba wszystkie instytucje świata chrześcijańskiego, świata zachodniego, nasączyć najpierw agentami komunistycznymi, a potem propagandą komunistyczną. Ten dokument i podobne, jak ta deklaracja z Marrakeszu, to jest dowód sukcesu tej komunistycznej, diabelskiej strategii. A skoro wspomniałeś deklarację z Marrakeszu... I klasa średnia, czyli ludzie PiS-u, mający własność, mający nadwyżki, którymi mogą gospodarować, którzy są świadomymi obywatelami, którzy mogą sobie wybrać demokratycznie takie władze, które będą bronić prawa demokratycznej chrześcijańskiej republiki, są ich najgorszym wrogiem. Bo ludzie najbogatsi z tej najwyższej klasy, ich jest stosunkowo niewielu, z nimi się łatwo da dogadać, ich się da przekupić. Można zobaczyć na przykład przykładzie Niemiec hitlerowskich. Przecież największe koncerny, te Krupy i inne, ING czy IG Farben i jeszcze parę innych niemieckich koncernów, nawet Hugo Boss, zdaje się, to mundury dla SS i różne inne, że z tymi najbogatszymi, tacy tyrani jak Hitler czy Stalin, zawsze się potrafią dogadać. Ale jak się dogadać z milionem klasy średniej, którzy mają swoje wartości, którzy mają swoje pieniądze? Dlatego klasa średnia to jest największy wróg komunistów. Niestety dzisiaj to jest też największy wróg Kościoła rzymskokatolickiego, bo ta deklaracja ma swoje źródło w Watykanie. O tym pisze, przypomnijmy, katolickie pismo Polonia Christiana i tam znajdziemy też takie zdanie: zaangażowanie Watykanu w propagowanie antyludzkiej, neomarksistowskiej koncepcji zrównoważonego rozwoju zadziwi niejednego katolika. Ale do tego przejdziemy, do tego aspektu katolickiego, dlaczego katolicy piszą o Watykanie takie rzeczy i nadal są katolikami, ale to pod koniec programu, jeśli pozwolisz. Ale wróćmy do deklaracji z Marrakeszu, którą podpisał rząd polski, deklaracja proimigracyjna, ale w agendzie 2030 w dokumencie ONZ-u również jest cel ułatwiać przemyślaną, bezpieczną, systematyczną i odpowiedzialną migrację oraz możliwość przemieszczania się ludzi i tak dalej, i tak dalej. Czyli również jest ten imigracyjny kontekst. Dlaczego tak ważne jest dla rządu światowego, żeby ten zalew islamskich imigrantów na Europę przede wszystkim ułatwić? No to bardzo prosto wyjaśnić. Proszę sobie otworzyć Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, gdzie apostoł Paweł, mówiąc do elity ówczesnego świata, do najmądrzejszych ludzi w cywilizacji tej basenu Morza Śródziemnego, czyli do filozofów, polityków, artystów greckich, mówi takie słowa. Z jednego pnia Bóg wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga. No i tak dalej, możecie sobie przeczytać. Jasno widzimy, że ten plan państw narodowych, czyli gdzie są narody, które w określonym czasie i miejscu na ziemi budują swoją kulturę, swoją tożsamość, przyłączają się do budowy cywilizacji. To jest plan Boga. Ten plan bardzo się diabłu nie podoba. I stąd deklaracja tych komunistów z ONZ-u i Watykanu. Wymieszać ludzi. To się nazywa doktryna multikulti. To temu dzisiaj służy głównie Kościół rzymskokatolicki. Czy Kościół rzymskokatolicki mówi, żeby PiS nie kradł? Żeby Platforma nie kradła? Powinno być, przecież kradną na potęgę. Niszczą ludzi, różne takie. Powinno to być na każdym kazaniu w kościele. Nie będzie o tym
albo ani słowa, albo prawie ani słowa. A na każdym kazaniu, które jest w zgodności z linią Watykanu dziś, będziecie mówić o tym, żeby rozpoznać w najeźdźcach, zwanych imigrantami, nachodźcami, czy to my ich nazywamy nachodźcami, twarz Chrystusa. To jest komunistyczna jaczejka, która ma zrobić pranie mózgu Polakom dzisiaj. Cieszę się, że katolicka gazeta, co prawda no, taka może nie najpopularniejsza, ale jednak już dostrzega to. Już ci ludzie mówią, zaraz, katolicy, gdzie my jesteśmy? No dobrze, ale jak człowiek słyszy imigranci, od razu widzi, że coś jest nie tak, ale w agendzie 2030 mamy także cel, żeby wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach tak, to komuniści zawsze na całym świecie, marzymy. Nieodwracalnie i raz na zawsze. Nieodwracalnie i raz na zawsze. Pamiętacie, co powiedział Jezus na temat ubóstwa? Kiedy jeden z największych dziadów, złodziej, bandyta, Judasz jeden, mówił, oj, tutaj dla Jezusa dajesz te pieniądze, oj, to niedobrze. Ty tu powinnaś ubogim rozdać, proszę, ja będę pośrednikiem, już, proszę, tutaj do mnie kasa. A wiecie, co on robił? Tam zaraz jest obok napisane. On kradł z tych pieniędzy. Dlatego tak mu zależało, żeby ta kobieta nie wylewała tam wonności dla Jezusa, tylko żeby to ubogim dać. Ubogim dać. Czy coś się u Judaszów komunistycznych zmieniło od tamtej pory? A Jezus mówi nie. Ubogich zawsze mieć będziecie. Nie zbudujemy tu świata szczęśliwego. To nie będzie Eden. No ale warto chyba dążyć do tego ideału. Ale co jest w tym celu? Tu nie jest mówione, że pomyślimy, co zrobić, żeby ludziom się żyło lepiej. Nie. Tu jest buńczuczna deklaracja. Do 2030 roku nie będzie posramy się na całej ziemi. No tyle to mogą zrealizować, ale tego celu, że nie będzie ubóstwa, nikt nie zrealizuje. Zobaczcie sobie Księgę Apokalipsy, jak już rząd światowy rządzi. Czyli wyjeżdżają po porwaniu Kościoła, jest już czas, że diabeł rządzi za pomocą rządu światowego nad ziemią. I te konie Apokalipsy idą w świat. Jednym z pierwszych, co jest? Głód. To jest zrównoważony rozwój, to jest zlikwidowanie, komunistyczne zlikwidowanie ubóstwa. Będzie głód dla wszystkich. Tak to jak, i Fredro tak powiedział. Jak w komunizmie. Dokładnie tak. Dokładnie. To Fredro jeszcze pod koniec XIX wieku, zobaczcie jak ludzie, jak Polacy wtedy byli mądrzy. Że, pamiętacie to? Że socjalizm, wtedy to się jeszcze socjalizm nazywało, to ten zrównoważony rozwój. Pamiętacie jak to leci? Socjalizm porówno wszystkim nosa utrze. Czekaj, bo ja muszę powtarzać, nie, chyba że damy mikrofon. Podajmy. Dajmy mikrofon Piotrowi, proszę. Socjalizm porówno wszystkim nosa utrze, bogatych zniszczy jutro, a biednych pojutrze. Dokładnie. No, to jest właśnie agenda zrównoważonego rozwoju. To jest plan na 2015. Nie udało się na 2015. Diabeł przez swoją agenturę w Watykanie i wszystkich tych rządowych... Na konferencji z udziałem papieża Franciszka. Dokładnie. Formułuje, że jak nie dało się dziś, to się da pojutrze, 2030. Ale cel diaboliczny jest ten sam. I jeszcze taki, no wydaje się pozytywny cel agendy tym razem 21, czyli tej wcześniejszej z 92 roku. Ale co krowy przestaną się nieść, czy co tam będzie do niestosowania przemocy i pokoju. Jak? To znaczy, gdzie nie będą stosować tej przemocy? No chyba nigdzie pokoju. Nie będą stosować. Czyli... No i dlatego ludzie, wiecie... Ludzie czytając, to tam się jeden się uśmiechnie, drugi machnął ręką. Trzeci nie zrozumie, tak. Ale oni za tym wprowadzą konkretne regulacje, bo tu jest 17 celów i 160 ileś tam jakichś zadań, które trzeba zrobić. A podstawowym zadaniem co jest? Zabrać ci własność, podwyższyć podatki. Po to jest rząd Morawieckiego. Po to PiS przejął władzę. Dlatego nazywamy to zdradą, bo deklarował nam całkiem inne hasła niż te diaboliczne, watykańskie popierdółki z Marrakeszu czy z tych agendy 2030. I tu wielka tajemnica wiary. Ten dokument europejski, który jest dokumentem komunistycznym, kto podpisał? Czy towarzysz Morawiecki? To by nikogo nie zdziwiło.
No właśnie. Przyjrzyjmy się temu bliżej. 25 września 2015 roku, czyli jeszcze za rządów PO-PSL Ewy Kopacz, Polska przyjęła agendę 2030, a wraz z nią 17 celów zrównoważonego rozwoju i 169 związanych z nim zadań. Sygnatariusze zobowiązali się do zapewnienia powszechnego dostępu do świadczeń w zakresie zdrowia seksualnego i prokreacyjnego, w tym planowania rodziny, rozpowszechniania informacji i edukacji. Ale co ciekawe, rzeczywiście w przypadku Polski główną rolę w realizacji tych zobowiązań przyjęło Ministerstwo Rozwoju. I kto został 16 listopada 2015 roku ministrem rozwoju? Nie do rozwoju, bo wszystkie działania tego człowieka służą niszczeniu, jeśli mówimy o rozwoju gospodarczym, bo głównie o niego tu chodzi, to są te działania służą niszczeniu Polski, zarówno sojusz z komunistycznymi Chinami, wypieranie Stanów Zjednoczonych, czyli praktycznie jednej z ostatnich wolnych gospodarek, przynajmniej zbliżonych do ideałów biblijnych, wolnorynkowych, to wszystko robi rząd PiSu. Tu akurat Mateusz Morawiecki jako jeszcze wtedy minister rozwoju. Nie do rozwoju. I rzeczywiście rząd PiSu katolicki, antyimigrancki przyjął realizację tej agendy, nie odrzucił jej i właśnie w osobie pani premier Beaty Szydło, która przyjęła strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 z perspektywą do 2030 roku. Podpisała ją premier Beata Szydło 14 lutego 2017 roku. Została ona przyjęta przez Radę Ministrów już Prawa i Sprawiedliwości i ona zawiera to, żeby agendę 2030 wprowadzać również w Polsce. Jak się do tego odniesiesz? Ta zdrada stanu, bo podpisanie tych komunistycznych, niszczących każdy naród, ale też i naród polski bredni, jest zdradą stanu. Przez Beatę Szydło pokazuje, że po pierwsze, rząd Prawa i Sprawiedliwości, nawet w tej wersji jeszcze rzekomo patriotycznej, czyli pod przywództwem pani Beaty Szydło, dał nam pewne nadzieje, dał nam nawet pewne konkrety, jak na przykład to, że drzewa sobie będziemy mogli na swojej własności, zobaczcie, jaki dobry rząd, jak pozwala na swojej działce wyciąć drzewo, nie? No to oczywiście zaraz się zrobił wielkie halo z tego i z tego się tam powoli zaczęto wycofywać. Nie wiem, jaki jest stan obecny, ale myślę, że długo ta wolność nie pociągnie. Wszystkie praktycznie inne obietnice, takie prowolnościowe, zostały przez rząd Prawa i Sprawiedliwości praktycznie złamane. Przypominam podwyższenie tego progu, tej kwoty wolnej od podatku. Gdzie macie? No, nie ma. Dostęp do broni, to wczoraj nasi panowie, Tymoteusz, Iwan i Andrzej Turczyn mówili o tym, więcej, jak PiS doprowadził do sytuacji, w której groziło nam jeszcze gorsze ustawodawstwo niż za Platformy i PSL-u. No to jest Prawo i Sprawiedliwość, nie? Także ten rząd, nawet pod przywództwem Beaty Szydło, był rządem, który miał tylko zagrać na czasie. Miał zyskać czas, że cały czas te komunistyczne kucypały, te agendy 2021, 2030, deklaracje z Marrakeszu, one cały czas wchodziły w życie. Tu się nic nie zmieniło. Na froncie walki z prawdziwym zagrożeniem, czyli z komunizmem, socjalizmem. Pamiętacie Donald Trump, kiedy w lipcu zeszłego roku przyjechał i tam wychwalał Polskę, oferował sojusz dwustronny, to powiedział Polacy. Rak, który wam zagraża, to biurokracja, a to jest właśnie przecież owoc wszelkich socjalizmów i komunizmów, bo jak oni mają tu redystrybucję robić i zrównoważony rozwój, to przecież ktoś tego zrównoważonego rozwoju i tej redystrybucji musi pilnować. I milion urzędników. I mamy. Pilnuje czekaj, bo to pierwszy, tego Mateusz pierwszy, Morawiecki, pierwszy tak zwany punkt, plan Morawieckiego. Czyli, że rząd PiSu, cała ta kampania wyborcza, wybór Dudy,
Pamiętamy, że komuniści wcale się nie przerazili, kiedy Duda doszedł do władzy. Teraz już wiemy dlaczego. To była tylko przygrywka, to było tylko odciągnięcie uwagi od tego, że dalej te komunistyczne zmiany w kierunku rządu światowego są na Polakach cały czas prowadzone. System bezgotówkowy, przygotowywanie do czipowania ludzi i tak dalej, i tak dalej. To ani na chwilę nie zostało zatrzymane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, nawet w wydaniu pani Beaty Szydło. A przypomnijcie sobie punkt drugi, o czym to świadczy. Jak pani Beata Szydło pojechała na tak zwaną mszę prymicyjną, tak? Prymicja. Czyli pierwsza msza przez jej syna Tymoteusza odprawiana i bardzo się z tego powodu cieszyła, mówiła, że była dumna. Pamiętacie, co ja wtedy mówiłem? Nie można ufać człowiekowi, który swojego syna oddaje w jasyr, bo tam jest przecież praktycznie niewolnicze posłuszeństwo. Człowiekowi, nie Bogu, człowiekowi, papieżowi. To zresztą zaraz możemy przeczytać wypowiedź jednego z hierarchów katolickich, który to jasno stwierdza, że nie Bóg, nie jego słowo, papież, jezuita, komunista, nastajaszczy, to się liczy. Ona oddała swojego syna w niewolę temu systemowi. Powiedziałem wtedy, nie można ufać tej osobie. Ta osoba do żadnej dobrej zmiany w Polsce nie doprowadzi. Jeśli ona swojego syna składa na ołtarzu zniewolenia światowego, to tak samo złoży Polskę. Macie ten podpis. Podpis Beaty Szydło, ale główną osobą, która jest odpowiedzialna za realizację tej strategii odpowiedzialnego rozwoju, jak tutaj polscy politycy go nazwali, jest Mateusz Morawiecki. Strategia, plan Morawieckiego miała być odpowiedzią na wyzwania stojące przed Polską. Wyzwanie postrzegane oczywiście zgodnie z przyjętymi poprzednio zobowiązaniami wobec ONZ-u. Możemy poprosić Czarka, żeby nam przeczytał zdanie tego hierarchy i powiedz jeszcze, jaki to jest hierarcha, który pokazuje, kto tak naprawdę rządzi w Kościele katolickim i że nie jest to Bóg. To jest kanadyjski doradca w Watykanie, ksiądz Tomas Rosica. Czy Rosika, nie znam wymowy. W artykule opublikowanym na portalu Katolickiej Fundacji Medialnej Salt and Light napisał między innymi: nasz Kościół rzeczywiście wkroczył w nową fazę wraz z nadejściem tego pierwszego jezuickiego papieża. Jest on otwarcie rządzony przez jednostkę, a nie przez autorytet samego pisma, czy nawet przez nakazy jego własnych tradycji i pism. Tyle w temacie, drodzy katolicy. Chcieliście, to macie. Pamiętacie, jak mówiłem, kiedy ten oszust watykański przyjechał do Polski 2 lata temu? Wiem, kto dzisiaj z całej elity rządowej, politycznej, duchowej, nie wiem, tam dziennikarskiej i tak dalej, naukowej, nie powie prawdy, że to jest komunistyczna menda, która niszczy cywilizację, która przyjechała też niszczyć Polskę, nie jest godzien być jakimkolwiek autorytetem dla wolnych Polaków. Macie. I rzeczywiście Agnieszka Stelmach rozpoczyna swój tekst od tego, że to nie politycy są tutaj główną siłą napędową zrównoważonego rozwoju, ale właśnie Watykan. 28 kwietnia 2015 roku, jeszcze przed podpisaniem agendy 2030 i porozumienia klimatycznego, w Watykanie odbyło się ważne spotkanie współfinansowane przez ONZ-owską grupę Sieć Rozwiązań na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, która wezwała watykańskich urzędników do prowadzenia propagandy na temat wpływu zmian klimatycznych i potrzeby zrównoważonego rozwoju. Zmiany klimatyczne, może na chwilę się, widzę, że nie bardzo chcesz się nad tym pochylić, ale te zmiany klimatyczne to jest taki wytrych i walka z globalnym ociśnieniem, ociepleniem, tak, walka z emisją CO2. Jak byś się tego odniósł, skoro człowiek ma w głowie, że no trzeba z tym walczyć, no i Watykan również, jako ten odpowiedzialny za planetę, też walczy z globalnym ociepleniem. Miałem niedawno kontakt
z jednym z najbardziej niezwykłych Polaków z tego świata, powiedzmy, ze świata nauki, czyli styku nauki praktycznej i teoretycznej. To jest lekarz, który zajmuje się niekonwencjonalnym podejściem do zdrowia człowieka. Między innymi dlaczego mnie zainteresował, ponieważ stara się odtworzyć warunki, które były przed potopem, kiedy ludzie no, osiągali dużo większe wyniki, jeśli chodzi o swoją długowieczność, niż dzisiaj. Między innymi zainspirowały go też wykłady kreacjonisty, którego też niekiedy tu od nas słyszycie, doktora Kenta Hovinda, który mówił o tym, że przed potopem prawdopodobnie ciśnienie było około 50% wyższe niż obecnie, 1,5 atmosfery. To jest mniej więcej odpowiednik zejścia na 5 metrów pod wodę. I pan doktor Pokrywka no, stwierdził, że nie będziemy tylko gadać, ale trzeba to zrobić. I zrobił takie komory, gdzie takie ciśnienie jest utrzymywane na stałe i można tam przebywać, funkcjonować, nawet mieszkać. Można sobie znaleźć w internecie, kto jest zainteresowany, poczytać więcej o tym, ale tam oprócz tego podwyższonego ciśnienia on stosuje dużo, dużo wyższe w tej atmosferze, którą się oddycha, zawartości wodoru i dwutlenku węgla właśnie. Zobaczcie, czemu służy ta agenda przeciwko zmianom klimatycznym, żeby nie emitować do atmosfery dwutlenku węgla. Doktor Pokrywka mówi, nie, dwutlenku węgla potrzebujemy jeszcze więcej. Nawet tu pośród nas są różni tacy ci siłownicy, co na siłowniach trenują i tak dalej. Mówi, że jeśli trenujecie w niedoborze dwutlenku węgla, to pojawia się jakiś tam, nie wiem, kompleks, syndrom głębokiego oddechu czy coś takiego. Chodzi o to, że hemoglobina musi coś przenosić. Ona nie chodzi na pusto. Ona jest do przenoszenia dwóch gazów, tlenu albo dwutlenku węgla. Jeśli jest za mało dwutlenku węgla, to ona dociera do tkanek w krwi tętniczej z tlenem, ale nie mogąc zamienić tlenu na dwutlenek węgla, wraca z powrotem przez żyły do serca, nie oddając tlenu. Mówi, ja nie jestem lekarzem, ale to, co mówi doktor Pokrywka, wydaje mi się racjonalne. Oddychałem sobie kiedyś tym dwutlenkiem węgla, całkiem dobrze mi szło. Doktor Pokrywka mówi, że oddychając właśnie w tej atmosferze i przy tym podwyższonym ciśnieniu śpi dużo krócej, jest wypoczęty w ciągu tam, nie wiem, chyba trzech czy iluś godzin snu, także można wręcz namacalnie stwierdzić, czy to pomaga, czy nie, a zobaczcie, te barany, znaczy to nie są barany, to są sprzedajne dziwki naukowe, biorą ogromną kasę, tu Al Gore, pamiętacie, ogromne pieniądze rozdawał dla tych pseudonaukowców, czyli tych dziwek naukowych, które wspierają te rzekome ocieplenia klimatu, a później nawet Soros zapłacił papieżowi, żeby encyklikę, czyli niby głos Boga ma się rozejść wśród katolików, że nie można węglem palić, bo będzie więcej dwutlenku węgla, a tu towarzysz Putin zaciera ręce, bo to gazem lepiej, nie? No, wiecie, no to są kpiny, ludzi, którzy dzisiaj rzeczywiście szczególnie dbają o swoje zdrowie, czy tak myślą o przyszłości i tak dalej, to się tymi ekologicznymi straszydłami męczy po to, żeby realizować, znaczy straszy, żeby realizowali diabelski cel. Diabelski cel depopulacji. Ludzi jest za dużo pierdów, za dużo spalań w piecach. Wybijmy ludzi, to jest ich hasło. To jest hasło diabelskie. Bo co powiedział Bóg na początku swojego słowa? Do ludzi. Idźcie, się rozmnażajcie, napełniajcie ziemię. Ziemia naprawdę jeszcze ma ogromne zasoby wszystkiego, co jest człowiekowi potrzebne. Ja już żyję trochę lat, pamiętam w 70-tych latach mówiono nam, że jeszcze 20 lat i nie będzie żadnej ropy naftowej. Pamiętacie, jest tu ktoś tak stary jak ja? Piotr tam coś kiwa głową, bo on też na takiego wygląda mi tu. Pamiętasz, Piotrze, jak tak straszono? Tak, i to się jeszcze straszy. Dajcie Piotrowi tę cudowną technikę. Pamiętam to i to się powtarza przynajmniej od 80 lat, że ropa już się kończy, a w rzeczywistości to jest tak, że tych złóż, które się odkrywa, jest więcej niż tych, które się wyczerpuje. Także rozporządzalne zasoby ropy ciągle rosną.
Czyli widzicie perwersję. Perwersję propagandową. Jesteśmy robieni w, tu po śląsku by można powiedzieć, no w bambuko, niech będzie tak trochę grzeczniej, bo niektóre kobiety to mówią, że ja tak brzydko mówię. No faceci, zobaczcie, słuchają i jakoś im tam uszy nie więdną. No ale zrobimy ukłon dla pań. No w bambuko są robieni ludzie na każdym kroku. Na każdym kroku. I zobaczcie, mamy okłamywanie ekologiczne i mamy już Watykan z encykliką ekologiczną. Naprawdę, ja nie mówię, żeby teologię studiować, bo nie każdy może ma taką tego, ale zacznijcie myśleć. Czemu dzisiaj służy Kościół katolicki? Na emigrantach łatwo pokazać. Na zniszczeniu państw narodowych łatwo pokazać. Na ekologii łatwo pokazać. To gdzie jeszcze mamy wam pokazać? Nie tylko nasi rodzimi naukowcy mówią, że dwutlenek węgla to jest gaz życia, ale także tutaj Agnieszka Stelmach przytacza, że nie istnieją badania potwierdzające, że właśnie zmiany klimatyczne są wywołane działalnością człowieka. Ponad 300 klimatologów w marcu ubiegłego roku zaapelowało do prezydenta USA Donalda Trumpa, by nie wprowadzał żadnych zmian, które miałyby ograniczyć zawartość dwutlenku węgla gazu życia w atmosferze. Amen. Watykańska deklaracja jednak przynaglała rządy światowe do zawarcia porozumienia klimatycznego w Paryżu pod koniec 2015 roku. Wiemy, że Donald Trump wypowiedział to paryskie porozumienie. I to jest ratunek dla świata. To, że Donald Trump, przynajmniej na razie, odrzuca wszystkie deklaracje i żądania rządu światowego dla największej gospodarki i najsilniejszego chrześcijańskiego państwa na świecie. Bo czemu służą w praktyce te wszystkie deklaracje? Co, żeby Chiny mniej emitowały? Żeby Niemcy, największy śmierdziel w Europie, bo przecież to oni najwięcej trują Europę, a Polska ma największe kłopoty z tego powodu? Czy chodzi o to? Nie. Chodzi o to, żeby właśnie Stany Zjednoczone nagle weszły w obszar, gdzie ich produkcja stanie się nieopłacalna. Tak jak zrobiono to z Polską. To właśnie przez podwyższenie kosztów energii, między innymi podatki jeszcze inne też, sprawiono, że żadna polska produkcja praktycznie się nie opłaca, tylko hipermarkety i koncerny mogą tutaj coś na dłuższą metę robić. To samo chciano zrobić. Polacy się poddali. Te pseudorządy katolicko-narodowe po 89, a trzeba by powiedzieć komunistyczno-katolicko-pseudonarodowe po 89 roku, bo to biskupi katolicy zgotowali nam ten los, dogadując się ze zbrodniarzami komunistycznymi. To, co stało się w dziedzinie niszczenia polskiej gospodarki tu u nas, to za pomocą tych agent klimatycznych chciano zrobić na terenie Stanów Zjednoczonych. Dlatego Trump powiedział, smoknijcie misia w łóżko, no może tak być. Zanim oddam głos tutaj wam w letnim studiu Idź Pod Prąd, możecie zadać pytanie pastorowi, czy skomentować to, o czym mówimy, to jeszcze zacytuję artykuł. Agnieszka Stelmach pisze, że już w 72 roku Klub Rzymski wydał opracowanie zatytułowane Granice wzrostu, w którym straszono przeludnieniem i domagano się natychmiastowego wdrożenia polityki ograniczającej przyrost naturalny. A przecież Polacy, Europa, cała Europa martwi się tym, że właśnie demografia siada, przyrost naturalny jest coraz mniejszy i no, tęgie głowy zastanawiają się, jak poprawić ten przyrost naturalny, a tutaj nie. Z Rzymu przepraszam. Głos, żeby tę populację głowy, obniżyć. To się zastanawiają, jak zniszczyć przyrost naturalny, szczególnie w obszarze kultury chrześcijańskiej. No ale w Polsce się nie mówi o tym. Tylko mówi się, że ten przyrost, no, musimy dążyć do tego, żeby był większy. Władze Prawa i Sprawiedliwości mówią, że Polska jest demograficznie już trupem, jest niewydolna, nie odtworzy się. To jest ich plan dla Polski. Dlatego mówię, to jest zniszczenie. Prawo i Sprawiedliwość ma plan zniszczenia narodu tak naprawdę, tylko mówi takim ładnym głosem. Musimy przyjmować nachodźców. No właśnie, i to poprawi demografię. To mówi rząd PiSu, który szedł do władzy, dlatego to jest banda najgorszych oszustów. Bo Platforma przynajmniej mówi, przyjmiemy i jakby wygrali, to by przyjęli. A ci mówili, nie przyjmiemy, wybierzcie nas. I przyjęli. A kiedy doszli do władzy, proszę sobie pojechać na Krupówki. Wczoraj byli tu niektórzy z was na Krupówkach. Grupy zakefionych muzułmanów chodzą po polskich Krupówkach. To najstarszym góralom
To się w głowie nie mieści. A jednak jest to rzeczywistość. To z jednej strony jest Zakopane. A gdzie jest cała Polska? Gdzie są te województwa blisko Niemiec? Tam już sytuacja jest jeszcze gorsza. A PiS każdego dnia rządzi. Czyli każdego dnia nowi najeźdźcy przybywają niepostrzeżenie na teren państwa polskiego. Czy Polacy, twoim zdaniem, obudzą się w tym momencie, zobaczą, że no tutaj ten rząd, który obiecywał, że nie przyjmie, przyjmuje, to już wiemy, ale nie tylko to, zobowiązuje się do tego, żeby promować migrację i być w awangardzie przyjmowania uchodźców. Jest jeden sposób, żeby to zrobić, ponieważ dzisiaj Polacy są poddawani tak zwanemu znieczuleniu. Mogą ci nogę piłą obcinać, ale jeśli będziesz odpowiednio znieczulony, nie będziesz miał tego świadomości. Jeśli zasłonią ci parawnik, jeśli ci fajny film pokażą i tak dalej. Co jest tym znieczuleniem? Kościół rzymskokatolicki. Oczywiście on ma różne dodatkowe agendy w świecie nauki, w świecie mediów, w świecie polityki i tak dalej. Ale początek widzenia właściwie wszystkiego to jest, ma swój korzeń w życiu duchowym. To Jezus powiedział do swoich współczesnych, czy demonstrował to raczej, mówiąc, ja przyszedłem, aby ślepi odzyskiwali wzrok. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian mówi, dopiero kiedy ludzie się do Chrystusa nawrócą, trzeci rozdział, drugi do Koryntian, sprawdźcie sobie, dopiero kiedy ludzie się do Chrystusa nawrócą, zasłona zostaje zdjęta. Jeśli Polacy nie zaczną rzeczywiście poważnie traktować osoby Jezusa Chrystusa i Jego słowa, to naprawdę to nie jest mrzonka. To już księża katolicy mówią, a po co nam kościoły? Zamieńmy je na meczety, to już biskupi to mówią. A rzecznik biskupa Budzika w Lublinie mówi, ja sam dam pieniądze na budowę meczetu w Lublinie. Ludzie, wy jesteście ślepi. I nie pomoże żadna publicystyka, nie pomoże ta gazeta, tam Ars, tam nie wiem, Christiana, czy Polonia co? Polonia Christiana. Jeśli się do Chrystusa Polacy nie nawrócą, zasłona cały czas będzie na oczach tego narodu. Nie mam tutaj innego rozwiązania, bo Bóg nie przewidział innego rozwiązania i dlatego z uporem maniaka, niektórzy też mają tego dość, ciągle pokazuje, tu jest rozwiązanie, tu jest odpowiedź, tu jest szansa na zmianę losu Polski. Oczywiście Bóg nakazuje, rozradzajcie się, a papież organizuje depopulacyjne konferencje w Watykanie. W tym momencie oddaję głos publiczności, jeżeli macie pytania, komentarze. To teraz jest wasz czas. Ja mam tak w temacie tej właśnie zasłony kurtyny, bo rozmawialiśmy wczoraj bodajże, czy przedwczoraj, odnośnie ankiety, która została w Polsce przeprowadzona. 21% Polaków uważa, że nie płacą podatków, a ponad 50% uważa, że nie płaci podatku VAT. No to na tym prostym przykładzie widzimy, jakie tępe dzidy mamy w naszym kraju. I teraz pytanie, co możemy zrobić, żeby im otworzyć oczy? No my wiemy, Paweł teraz przed momentem pokazał, a reszta należy po prostu do nas. Bo jeśli będziemy siedzieć i słuchać księdza proboszcza, którego widzimy co tydzień w kościele, a nie będziemy słuchać sami siebie, czyli tak jak to było w moim przypadku, że szukałem, nie będziemy szukać tej prawdy, polegniemy. Dziękuję. Tak, to rzeczywiście to są skandaliczne statystyki. Ja jak czytałem to, nie wierzyłem własnym oczom. Tak, wiedziałem, że coś jest nie tak. Czarek, czy chcesz coś uzupełnić? Nie. Że coś jest nie tak z naszym narodem, że tak się daje robić w bambuko na żywca, że to aż strach pomyśleć. Nie? A teraz wiem, w jakiej kompletnej matni, jakiejś ciemności takiej żyje nasz naród. Jak 59% Polaków myśli, że nie płaci VAT-u. Kiedy bułkę idziesz kupić do sklepu, już ci kasują, nie? A oni myślą, że tacy są cwani, że oni tylko dostają 500 plus, a żadnego VAT-u nie płacą. A pieniądze to na drzewach rosną, no. To jest taka infantylność naszego narodu, że to się w głowie nie mieści. A to jest efekt między innymi komunistycznego programu dla kościołów chrześcijańskich, głównie dla kościoła katolickiego w Polsce. Nie mieszać się do polityki. Zrobić z kościoła tylko rytuał. Zrobić z kościoła miejsce usługowego sprawowania sakramentów. A my się zajmiemy
politycznym, ekonomicznym, społecznym wychowaniem narodu. I 60% Polaków dzisiaj dzięki temu wychowaniu, dzięki zdradzie kościołów, nie tylko katolickiego, bo spora część kościołów protestanckich też tak samo zdradziła. Tylko że w Polsce oni mają wpływ tam na 0,5% ludzi. Dlatego główna wina za stan narodu spływa niestety na kościół rzymskokatolicki. To są jak dzieci we mgle. Nasi rodacy są jak dzieci we mgle. I zobaczcie, wygrała wybory partia, która wiadomo było, że jest partią systemową. Głosowaliśmy na nią, bo nie było nic lepszego. Jeszcze do dzisiaj, w normalnym państwie, ta partia dzisiaj miałaby poparcie 0 tam przecinek. A podejrzewam, że prawdziwe sondaże dadzą jej jeszcze 25%. Nie? Tam te zamówione będą dawać 40 i 140 różne, ale prawdziwe to jeszcze dalej, co pozwala im praktycznie kontrolować sytuację w Polsce. Nie mają alternatywy. To jest drugi element systemu. Sprawić to jest system, dlatego mogą być tylko partie systemowe, czyli takie, które nie naruszą fundamentów systemu. Pamiętacie cybernetyka, ta moskiewska, którą Korwin i inni oszuści polityczni się zajmują, polega na tym, żeby w dziedzinie badania społeczeństwa wybrać takie obszary, które nie mogą ulec zmianie, żeby system przeżył. Czyli inaczej, jak zaburzymy, to tak jak w domu, jest konstrukcja, nie? Powiedzmy, jakieś słupy czy ściany nośne. Jeśli pamiętacie historię Samsona, nie? Poszedł już oślepiony, wszedł do świątyni tych wszystkich wrogów Boga i mówi, dajcie mi, wprowadźcie mnie jeszcze raz. I wziął, objął ten główny filar świątyni i szarpnął, i pociągnął, i dach spadł, i zginęli wszyscy. On także, nie? To właśnie bada ta socjocybernetyka, którą Korwin się zajmował. Dlatego on tak pięknie opowiada kucypały, które są niegroźne dla systemu. Oni doskonale wiedzą, których rzeczy nie można tknąć, by system dalej przetrwał, by system komunistyczny przetrwał, to trzeba jasno powiedzieć. A gdzie można robić dobrą zmianę? Mówca pogrzebowy Duda może pieprzyć na każdej najlepszej, wiecie, uroczystości państwowej i opowiadać wam takie rzeczy, że serduszka będą mięknąć, a łzy strumieniami do wiaderka będziecie se zbierać. Może to mówić. To w ogóle nie ruszy systemu. Za to odpowiedzialny jest właśnie Kościół rzymskokatolicki i wszystkie inne kościoły, czy organizacje religijne, bo tam można i Żydów obciążać, nie wiem kogo tam jeszcze, Tatarów polskich, jeśli tak samo robią. Jeśli nie tłumaczą swoim wyznawcom, członkom, wpisz właściwe, tego jak świat jest zbudowany i ograniczyli Boga do kościółka, ograniczyli Boga do opłatka i do świąt parę razy. Jeszcze wam dołożą, Polacy, jeszcze może wam w ramach litości wam jeszcze dołożą jeszcze jedno. Będziecie mieć 16 króli święto co drugi poniedziałek i we wtorek i kiedy indziej. Tyle wam może zrobić Kościół rzymskokatolicki. On jest odpowiedzialny za głupotę Polaków. Tak jak za głupotę różnych państw islamskich odpowiedzialna jest ich religia, a nie rządy tamtych państw. Jeśli Polacy tego nie zrozumieją, że klucz jest właśnie w życiu duchowym, to będą próbować się organizować, będą próbować robić tam marsze, pikiety, srety i tak dalej. Ale system pozostanie niezmieniony, bo fundament tego diabelskiego systemu jest, można powiedzieć, są dwa filary tego systemu. Ateistyczny, czyli nie ma Boga, i religijny, Bóg jest, ale my mamy go w dupie. On się nie miesza. My pójdziemy w niedzielę na 45 minut do kościółka i jest załatwione. A tu musimy sobie radzić sami. To jest fundament kłamstwa. I Polacy, myślę, że w 99% tak myślą w swoim sercu, że albo, że Boga nie ma, albo, że On nie ma nic do powiedzenia, jeśli chodzi o nasze życie, o politykę, o ekonomię i różne takie sprawy. Obie te rzeczy to wielkie bujdy. Zaraz wrócimy do pytań i komentarzy z sali, ale a propos tego, co powiedzieliście o Kościele katolickim, autorka
kończy swój tekst komentarzem arcybiskupa Marcello Sancheza Sorondo. Gdy w roku 2015 fizyk i obrońca życia Stefano Gennarini zapytał arcybiskupa, kanclerza Papieskiej Akademii Nauk Marcello Sancheza Sorondo, dlaczego instytucje watykańskie współpracują z depopulatorami, hierarchów stwierdził, projekt zrównoważonego rozwoju nawet nie wspomina o aborcji lub kontroli ludności, mówi o dostępie do planowania rodziny oraz zdrowiu seksualnym i reprodukcyjnym czy prawach reprodukcyjnych. Jego interpretacja oraz zastosowanie zależy od woli rządów. Jaka będzie ta wola, księże kardynale? Czy ktoś ma jakąkolwiek wątpliwość? Skrobanka na żądanie. Tak, to jest oczywiste. No, taka jest widać tendencja... jak ta świnia katolicka kłamie bezczelnie. Ludzi, nawet zaniepokojonych, pytają go zaniepokojeni. Jacyś, nie wiem, to ksiądz go pyta, czy kto? Fizyk obrońca katolicki, życia Stefano katolik Gennarini. Pyta tego swojego pasterza. Księże biskupie, przecież grozi nam zagłada, przecież oni planują depopulację. No wie, co by tam mieli. Czyli zobaczcie, bierze udział w propagandzie kłamstwa, czyli służy diabłu. Bo ojcem wszelkiego kłamstwa jest diabeł, nie Jezus Chrystus. Ale jak można tak zakończyć bardzo dobry tekst swoją drogą? Jak można tak zakończyć taką beznadziejną obroną, która nikogo przecież nie przekonuje? Czy to jest jakiś podtekst, pokazanie, żeby się zbuntować wobec Watykanu? Pamiętacie, co mówią na koniec wszyscy ci, których ja nazywam katolickimi obszczymurkami w dziedzinie publicystyki, takimi jak Terlikowski, Górny czy inni, którzy biją wielkie dzwony, jak to katolicyzm, jak to papież zmienia naukę katolicką, jak to służy tam komunizmowi, nie wiadomo czemu i różnych takich rzeczach. Ta pani widzę, że dołącza do tej sfory. Co jest na koniec? Katolicy, co najwyżej się pomódlcie za swojego papieża, i nic nie róbcie. To są zaklinacze węży. To są wspólnicy tych diabelskich oszustów. To co powinni powiedzieć? Co powinni powiedzieć prawdę. Redaktorzy? Powinni powiedzieć prawdę taką, którą my mówimy każdego dnia od wielu lat. I dlatego ludzie nas słuchają. I dlatego ludzie, którzy szukają prawdy, którzy są uczciwi, oni wiedzą, że to, co my mówimy, jest prawdą. Oni mogą próbować się bronić przed tą prawdą, bo ona jest straszna. Bo całe ich życie, cała historia jest zakłamana. Ale wy wiecie, że taka jest rzeczywistość, że taka jest prawda. I że tylko my, wskazując na Jezusa Chrystusa i Jego Słowo, pokazujemy prawdziwe, a nie usypiające rozwiązania. Czy są jakieś pytania, komentarze od was? Autorka tutaj tego artykułu również podaje statystyki odnośnie sposobów antykoncepcji. I najbardziej jakby zatrważającą informacją jest taka, że najbardziej popularną czy wybieraną, nie wiem, tego nie piszę, czy dobrowolnie, w każdym razie sposobem antykoncepcji jest sterylizacja. Także nie wiem, czy tutaj chyba wnioski popłynęły z Chin, że jednak mimo od górnego nakazu ludzie jednak się nie przestaną rozmnażać, więc trzeba tą sprawę załatwić raz, a dobrze. I tak jak Indira Gandhi już próbowała łapanki robić i przymusowo sterylizować, to widać, że tutaj nie podaję artykuł, czy tam również chodzi tam przymusowe sterylizacje, czy nie. Natomiast sama liczba, że 25% ludzi się na to zdecydowało, to jest już bardzo sporo. Tak, to jest horror. To jest uczynienie człowieka niezdolnego do posiadania dzieci, bo to, co to znaczy sterylizacja? Że za pomocą manipulacji ludzie mają się dobrowolnie zgodzić. Widzieliście, co tam ten ksiądz mówił, że my mamy tak zrobić, żeby ludzie tego chcieli. To jest nasze zadanie. To jest zadanie katolickich oszustów. Sprawić, żeby ludzie się tego poddali. Żeby im jednym powie się, że to wygodnie, będziesz mógł się parzyć z każdym bez żadnej, tej, jak to się mówi, strachu czy konsekwencji. Do jednych się tak przemówi. Do innych się wiecie, jak przemówi? To jest w tym artykule. Damy ci pralkę nową. Tak, tym biednym ludziom. Dokładnie. Katolicyzm do tego przykłada rękę. Damy ci pralkę, a ty się daj wykastrować.
to jest Kościół rzymskokatolicki. Wielka K, 17 rozdział Księgi Objawienia, to naprawdę nie jest przesada. A tak anioł z nieba nazwał Kościół rzymski, który odwracając Boże wartości, zobaczcie, Bóg dał płodność, Bóg dał nakaz, idźcie i rozgradzajcie się, a ci mówią, dam ci pralkę, a ty się wykastruj. To jest diabelski kościół, to jest wielka K. Rzeczywiście tutaj autorka przytacza te naukowe, no trudno nazwać to naukowymi artykułami różnych naukowców, no nie wiem jak ich nazwać w tym momencie. Paranaukowców czy propagandystów Colina Hickeya, Travisa Ridera, J.K. Erla, którzy napisali pracę paranaukową właśnie na ten temat, proponują, by mieszkańców krajów biednych, jak to się obecnie czyni w Indiach, zachęcać do sterylizacji pomocą finansową lub sprzętem. AGD w mediach i za pośrednictwem szeroko pojętej kultury winno się promować antykoncepcję i sterylizację oraz zniechęcać się do posiadania rodziny w ogóle. A w przypadku osób zamożnych, które chciałyby mieć więcej dzieci, postuluje się wprowadzenie podatku progresywnego, wyższego opodatkowania artykułów dziecięcych, likwidacji ulg, jak w Indiach i Singapurze, likwidacji urlopu macierzyńskiego po drugim dziecku oraz podobnych rozwiązań. Czyli widzicie, dlaczego PiS, który ma mordę pełną frazesów, że jest za rodziną, nie znosi tego VAT-u na wszystkie rzeczy związane z wychowaniem dzieci? To jest agenda, którą realizuje rząd PiS. Tu jest jasno to stwierdzone. W krajach bogatszych uczyńcie posiadanie dzieci jak najmniej odpłacalne. Podnoście VAT-y, wprowadzajcie podatki od posiadania dzieci i tak dalej. W Anglii rodzi się więcej polskich dzieci niż tak, jeśli w chodzi o dzietność kobiet. Tak, jeśli chodzi o procent. Prosimy Was o komentarze, pytania. Prosimy o mikrofon. No, za komuny kiedyś było bykowe. Teraz będą premie. Za właśnie brak dzieci. Co prawda pojawiły się takie plotki, że PiS chce to bykowe znowu wprowadzić. Podkreślamy, bykowe to jest podatek dla kawalerów. Nie wiem, czy dla panien, bo w komunie to chyba tylko kawalerowie płacili. Jeśli tam przekroczyli, nie wiem, 35, wydaje mi się, czy jakoś tak wiek, znaczy lata swojego życia, to płacili podatek za to, że nie żenią się, czy nie posiadają dzieci. Coś takiego tam, nie pamiętam. Wiem, że ktoś z rodziny mojej kiedy to płacił, także się tak śmiali trochę z niego, o, ten już bykowy płaci, nie? Także rzeczywiście coś takiego miało miejsce. Tu widzimy, że to, że już nie, kiedyś było tak, że mężczyzna, ciężko pracując, mógł utrzymać rodzinę. I to nie musiał być, wiecie, jakiś inżynier, dyrektor fabryki, to mógł być zwykły górnik, nie? Czy rolnik z pomocą swojej rodziny, czy rzemieślnik. Jeśli pracował, to zwykle starczało to na godziwe utrzymanie swojej rodziny. Tak się rodziła właśnie klasa średnia w wolnych społeczeństwach. Teraz doprowadzono do tego, że dwoje osób ciężko pracują, mąż i żona ciężko pracują i też ledwo starcza na utrzymanie rodziny. Czy widzicie w tym agendę tą komunistyczną przeciwko posiadaniu dzieci? No bo jak ludzie są zarobieni, to nie mają czasu. Jak są zarobieni, a akcyzy, podatki, koszty utrzymania ciągle rosną, to im ciągle brakuje pieniędzy. Jak mają jedno dziecko, to mówią, ojej, już dość tego kłopotu, a co mówić o następnym? To jest celowa polityka pisowskiego dzisiaj państwa. Kiedyś mówiłeś, że księża, z którymi rozmawiasz... A oni nie płacą bykowego? Może dlatego, że mają tyle dzieci. Takie są statystyki. Oni stosują ten nakaz Boga, idźcie i rozradzajcie się. Tu różne historie... Ale nieoficjalnie. No Bóg nie powiedział, że tam trzeba oficjalnie. Oni mówią... Powiem tak, oni tak to interpretują. Powiedział nieoficjalnie, znaczy nie powiedział jak. Co prawda powiedział gdzie indziej, bo wcześniej powiedział, że połączy się mąż z żoną swoją i będą jednym ciałem. Oni, kiedy ślubów udzielają, mają gęby pełne frazesów, że tutaj
niech człowiek nie oddziela, że małżeństwo jest nierozerwalne i tak dalej, a potem zrzucają sutannę i jadą na Majorkę. Tu właśnie jedna z naszych dziewczyn opowiada, jak swojego księdza w proboszcza spotkała na Majorce w bardzo niefortunnym towarzystwie. Nie? Ale tak jak mówiłeś, może do tego miejsca Biblii nie doszli, bo mają tylko jeden semestr w seminarium duchownym z Pisma Świętego, ale oni mówią jasno, odejdziemy z Kościoła katolickiego wtedy, kiedy Kościół katolicki opowie się za aborcją, czy za homoseksualizm. Nie odejdą, gwarantuję ci. No a jak takie rzeczy czytają, może... czy słyszą? No to jaki jest katolicka gazeta, czyli jest jakiś redaktor, jest jakiś tam ksiądz, który nad tym czuwa i tak dalej. Jaki jest koniec? Zaczyna się, no katolikom się będą jeżyć włosy na głowie, jak zobaczą, co Kościół katolicki dzisiaj wprowadza, a końcówka jest, ufojta, nie bójta, się będzie dobrze. No to jest przecież katolicki głos w twoim domu. Dlatego mówię, jeśli Polska nie zerwie z katolicyzmem, będzie dalej oszukiwana przez takich ludzi. Czy są jeszcze jakieś pytania i komentarze? Prosimy bardzo, zachęcamy. Jedna z niewielu takich okazji w roku. Piotr. Ja mam taką uwagę co do tego stanu, w jaki popadł nasz naród. No, przypomina mi się taka opowieść, jak to jest, kiedy człowiek zamarza na śmierć. Zamarzanie na śmierć to jest taki dosyć przyjemny rodzaj śmierci, ponieważ najpierw jak człowiek znajdzie się na mrozie, to, no to wszystko go boli. Mięśnie bolą, stawy bolą, kości bolą, wszystko boli. A potem dochodzi się do takiego stanu, kiedy przestaje się cokolwiek czuć, robi się człowiekowi przyjemnie, on zaczyna czuć ciepło i nawet ludzie, którzy to słyszą, znają z opowiadań, to oni wiedzą, że przychodzi koniec na nich, że śmierć już jest blisko. Ale jest tak przyjemnie, że przestają walczyć. I siadają. Tak, i wtedy właśnie no, człowiek musi znaleźć jakiś powód, żeby zacząć walczyć o życie i znieść ten ból, który jest skutkiem tego, że krew znowu zaczyna krążyć. To jak komuś przemarzły palce, to ma taką małą próbkę tego, co musi znieść człowiek, który z takiego stanu wraca. No, ja słyszałem to od kogoś właśnie kto znalazł w sobie tę siłę i wrócił. No i teraz jest pytanie, czy nasz naród znajdzie w sobie siłę, żeby wrócić. Tak, ta analogia jest bardzo dobra i bardzo wymowna. To samo słyszałem na kursie przewodników tatrzańskich, właśnie gdzie w Górach Wysokich odmrożenia czy śmierć z wychłodzenia jest no, poważnym ryzykiem i zdarza się często, praktycznie w tych jeszcze wyższych górach, coraz dostajemy takie informacje, że ktoś, także nasi rodacy, tam po prostu z wychłodzenia zmarli. I podstawową zasadą jest wtedy, musisz iść. Nie możesz siąść, bo właśnie to, co powiedziałeś, przyjemnie jest siąść, przyjemnie jest nie walczyć, robić się ciepło, robić się słodko i zasypiasz. Tylko, że jest to sen śmiertelny. Nie? I albo no, wręcz prawie, że siłą, często widzicie na filmach, szarpanie, musisz iść, nie? Tam go wloką jakoś, żeby on nie siadł i nie przestał walczyć. Nie? Czyli motywacja zewnętrzna niekiedy. To powinni robić chrześcijańscy czy patriotyczni publicyści. Bić na alarm. Niestety oni usypiają naród. Tak, śpijcie, będzie dobrze. Tak, cieplutko, milutko. Inna opcja to jest wybór Jezusa Chrystusa. Zaczęliśmy od tego, że zasłona spada. A można drugą analogię pokazać, że Jezus daje siłę do nowego życia.
to będzie bolało. Dzisiaj mówiliśmy, możecie sobie sprawdzić, na przykład 9 rozdział Ewangelii Łukasza, tam zdaje się od 57 wersetu, albo 14 rozdział Ewangelii Łukasza od 25 wersetu. Dzisiaj właśnie tu na naszym obozie grup biblijnych o tym rozmawialiśmy. Pójście za Jezusem będzie bolało. To nie będzie łatwe, ale to jest jedyna właściwa droga dla człowieka, który szuka prawdy, drogi i życia. Nie ma innej. Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Te wszystkie kucypały, że wszystkie religie prowadzą do zbawienia, czy do tego samego Boga, że ateizm i tak dalej, to są bzdury. Słowo Jezusa Chrystusa nie pozostawia tu cienia złudzeń. Jezus powiedział, ja i tylko ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Boga Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Nie? Jezus Chrystus daje nowe serce, daje nową siłę. Będzie bolało, ale pod prąd pójdziemy do źródła. Przypominamy, jesteśmy na YouTubie, ale również na Twitterze, na Facebooku, hashtag IPPTV obowiązuje. Podawajcie dalej ten odcinek. Ja jeszcze, jeśli pozwolicie, przeczytam bardzo drastyczny cytat z tego artykułu. Bioetyk Matthew Liao, profesor, redaktor czasopisma Global Public Health. Tutaj mamy do czynienia właśnie z tą śmietanką naukową. Proponuje stosowanie daleko idącej inżynierii populacyjnej, inżynieria ludzka, aby zatrzymać zmiany klimatu. Taki napisał artykuł i mówi on wprost o potrzebie, tu cytat, hodowli rasy ludzkiej, która ma doprowadzić do rodzenia się dzieci niższych o 15 cm i lżejszych o co najmniej 15 kg, aby zużywały one mniej energii i produkowały mniej dwutlenku węgla. Zaproponował także indukowanie alergenów do mięsa, aby pomóc, to także cytat, ludziom zmniejszyć jego spożycie. Po prostu osoba uczulona musiałaby zrezygnować z jedzenia produktów pochodzenia zwierzęcego, bo inaczej groziłaby jej śmierć spowodowana wstrząsem anafilaktycznym. Jak skomentujesz taki, można powiedzieć, nowy holokaust, to oni proponują... To nie jest nowy holokaust, to jest zastosowanie, ale ta inżynieria ludzka... to jest zastosowanie w praktyce teorii ewolucji Darwina. Na której też się opierali komuniści, hitlerowcy. I komuniści, to jest oczywiste, bez tego nie byłoby ani hitleryzmu, ani nazizmu, ani czyli hodowania tego nadczłowieka. To jest redaktor naczelny czasopisma Global Public Health, profesor, bioetyk. To jest dowód tego, co mówiłem na początku, że w ramach marszu przez instytucje komuniści doszli już na szczyty wpływowe tego świata. Komunista jest w Watykanie, komunista jest na szczycie tego czasopisma naukowego zajmującego się zdrowiem na całej kuli ziemskiej. Oni naprawdę tego dokonali. Dlatego my ostrzegamy, że być może ten czas końca historii nie jest tak odległy. Dlatego każdego dnia, w każdym programie mówimy, nawróć się do Jezusa Chrystusa. Przyjmij od Niego to, co zrobił dla ciebie na krzyżu. On już umarł za twoje grzechy. Zwróć się do Niego, tak jak ten łotr na krzyżu. Jezu, ratuj. To naprawdę nie jest zabawa. To jest śmiertelna rozgrywka. Może być śmiertelna przez to, że na przykład jutro umrzesz, czy za tydzień, czy za miesiąc, ale może być śmiertelna też na tym wyższym poziomie, że rzeczywiście te plany komunistów, rządu światowego są naprawdę bliskie. Wtedy czas zbawienia z łaski, czyli to, że Jezus teraz stoi u drzwi twojego serca i chce ci dać za darmo zbawienie, się skończą. Wpadniesz w diabelskie łapy rządu światowego, a to są ich plany. Za wysoki? Do gazu. Za ciężki? Do gazu. Skąd my to znamy? Chory? Aborcja. To już było. Mhm. To już było. To się wydarzyło prawie w całej Europie. To nie jest zabawa. Teraz oni chcą, żeby to samo wydarzyło się w całym świecie. A Kościół rzymskokatolicki, papiestwo, papież Franciszek, jezuita, komunista, jest głównym usypiaczem dla ludzkości. I zaprasza profesora Jeffreya Zaksa,
sekretarza generalnego ONZ Ban Ki-moona do Watykanu i rozmawiają o nowym porządku ludzkim. To jest oficjalna terminologia ONZ-owska. Nowe 10 przykazań w celu zbudowania sprawiedliwego, trwałego i pokojowego społeczeństwa globalnego XXI wieku. Więcej na ten. To oni już ten pokój zrobią tak, jak komuniści chcieli w 20 roku Polakom zrobić. Niestety Polacy wtedy byli za mądrzy, żeby posłuchać katokomunistycznych kucypałów. Dzisiaj to, za co nasi pradziadowie wtedy szablą i lancą przelewali krew, niekoniecznie swoją, ale bolszewicką, dzisiaj nasz naród w wyniku oddziaływania agentury komunistycznej, katolickiej, łyka jak pelikan tam nie wiem co i tak dalej. O tych korzeniach tego, co się dzieje w teorii Darwina, w przyjęciu tego antybożego, niebiblijnego sposobu, w jaki sposób człowiek powstał, możecie przeczytać w najnowszym numerze miesięcznika Idź Pod Prąd, który jest teraz w kioskach. Tam pani Marta Kuber-Biller opisuje, że zobaczcie, kiedy Donald Trump powiedział, że te bestie, te zwierzęta trzeba poskromić, kiedy Marian Kowalski powiedział to samo, zablokowano nam kanał, kiedy Trump to powiedział, podniosły się alarm, jak on obraża ludzi. A kiedy te mędy z najwyższych stopni naukowych i duchownych mówią o hodowli ludzi, czyli traktują jak krowy i świnie, to co odpowiada ludzkość? Co odpowiadają sprzedajni dziennikarze? Co mówią naukowcy? Ale mądrze powiedział. To pokazuje, w jakim już zakłamanym świecie żyjemy. Apostoł Paweł, kiedy mówił o czasach ostatecznych, to mówił, ludzie odwrócą ucho od prawdy i nazbierają sobie wytwórców bajt. Zaraz, czy to nie przypomina tego, co już mamy dziś? Zastanów się. I na koniec ten sam profesor proponuje, żeby ludziom podawać hormony, żeby zachowanie społeczeństwa było bardziej ugodowe, mówi, że nie chodzi. Jak się wykastruje, też będzie bardziej ugodowe, także można jedno i drugie. Ale trzeba to stosować. Oni naprawdę planują nam apokalipsę i mówią już o tym oficjalnie. To już nie jest zabawa. A ludzie na to nie reagują. Ludzie śpią. Dziękuję Wam serdecznie za udział w programie. Ze mną był pastor Paweł Kojecki. Dziękuję. Pozdrawiamy Agatę i Mariana Kowalskich na zasłużonym wypoczynku. Dziękuję wszystkim uczestnikom ze studia letniego Idź Pod Prąd. Również zwierzęta są z nami. No jak letnie studio. O. Nasz pies Korsa nadawać... też chce coś do Was przekazać. Nie wiemy za bardzo co. Będziemy nadawać. Dziękujemy Wam za uwagę i do zobaczenia w przyszłym programie. Do zobaczenia.